Czego się boisz? A konkretniej, czego boisz się w internecie? Jakie są zagrożenia w sieci? Bardzo lubię To Stephena Kinga. W serii filmów i w książce pojawia się przerażający klaun, który żywi się ludzkim strachem. Stara się więc wywołać w bohaterach możliwie najwięcej strachu, a tych, którzy zupełnie zostaną ogarnięci przerażeniem, zabija i pożera. Ta postać funkcjonuje oczywiście jako metafora, jako pewna przenośnia co do uczucia, które samo się nakręca i w skrajnych przypadkach zupełnie immobilizuje, pożera jakąś osobę. Dzisiaj opowiem Ci o całym przemyśle zbudowanym na Twoim strachu, tym co nieokreślone, co niewidzialne. Jak szpiedzy, youtuberzy i wreszcie sami konsumenci napędzają koło, którego zadaniem jest straszyć ich coraz bardziej. A domniemane rozwiązanie, które oferują, w rzeczywistości może powodować więcej problemów. Teddy Zagi, czyli milioner, który dorobił się na produkcji gier hazardowych. Poszedł w latach 90. do więzienia za przekręty finansowe, a po wyjściu na wolność dogadał się z Kobe Menachemi, który pracował przez lata dla izraelskich służb specjalnych, tak zwanej sekcji 8200, i pomógł zbudować hazardowe imperium. Zagi chce przejąć nową firmę, technologiczny startup CrossRider. Zajmują się produkcją oprogramowania do przeprowadzania ataków na przeglądarki internetowe. Ich narzędzia pozwalają na wstrzykiwanie dodatkowej treści do stron internetowych, chociażby reklam. Dzięki ich produktom powstają złośliwe programy, tak zwany adware. Kiedy użytkownik zostanie wrobiony w instalację takiego programu, z reguły jako niechciana, dodatkowa funkcja czegoś innego, złośliwa wtyczka w przeglądarce, nagle okazuje się, że na stronach internetowych pojawia się znacznie więcej reklam, wzrasta ruch w sieci. Wtyczka zaczyna pobierać nowe reklamy, jak i wysyłać wszystkie dane, które może zebrać o użytkowniku. Taki model biznesowy okazał się jednak niezbyt dochodowy. CrossRider przynosił straty, co było skazą w karierze biznesmena, który dotychczas tworzył tylko i wyłącznie dochodowe biznesy. Podjęto więc decyzję o wejściu w nową kategorię produktów. Tym razem mają działać po drugiej stronie barykady i chronić dane użytkowników przed przerażającymi korporacjami, które chcą wyświetlać użytkownikom reklamy i ich śledzić. Dość ironiczne. CrossRider wybrał się więc na zakupy. W 2017 roku przejął CyberGhost VPN, kiedy zauważył potencjał w tej branży, przejęcia przychodziły już lawinowo. W 2018 VPN ZenMate, w 2019 Private Internet Access, w 2021 Express VPN. Firma posiada też kilka mniejszych antywirusów i żeby odzwierciedlić swoją zmianę, zmieniła nazwę na Cape Technologies. Podobno firma się zmieniła. Chociaż w 2018 Cape Technologies nadal utrzymywał malware Reimage, który wykonywał skany bezpieczeństwa i wyświetlał użytkownikom zmyślone dziury, tak żeby ci zapłacili za wersję premium. Osoby związane z Cape Technologies oczywiście utrzymują, że firma zupełnie się zmieniła od czasów produkcji złośliwego oprogramowania. Ale ja mam wrażenie, że nadal stosują dokładnie ten sam schemat działania. Wrócimy jeszcze do tego wątku, ale zastanówmy się najpierw, skąd wziął się w ogóle popyt na usługi VPN. W 2021 Cape Technologies przejął jeszcze jedną firmę – Webcellence. Firma zarządza popularnymi stronami internetowymi z porównaniami i recenzjami różnych antywirusów i VPN-ów. Dziwny zbieg okoliczności, co? VPN Mentor, Safety Detectives, Whiskeys.com – wszystko podległe są pod Cape Technologies. Zupełnym zbiegiem okoliczności produkty, które wymieniają jako najlepsze, również należą do Cape Technologies. To nie jest odosobniony przypadek. J2 Global, właściciel takich organizacji jak PCMag, IGN, Mashable oraz IPVanish, Buffered VPN, EncryptMe, Safer VPN, IBVPN, Strong VPN. Firma oczywiście prowadzi ciągle aktualizowany ranking VPN-ów w swoich magazynach.
Mam nadzieję, że jasno zarysowałem jasny i oczywisty konflikt interesów. Żeby było jasne, wymieniłem tu kilka przypadków, ale jestem pewien, że skoro ta praktyka działa dla największych dostawców, to najpewniej mniejsze strony mają też podobne powiązania. No dobra, ale to są tylko pułapki zastawione na ludzi, którzy chcą już koniecznie kupić VPN-a. Tylko czemu ta usługa nagle stała się tak popularna? I przede wszystkim, czy klienci wiedzą, jak faktycznie działa? Ile razy już słyszałeś tę frazę? Ten film jest sponsorowany przez Północny VPN. Ochroń się od podłych hakerów i śledzenia w internecie. Użyj kodu Izrael, żeby zgarnąć 80% zniżki na 3-letniej subskrypcji. Jeśli oglądasz YouTube, to pewnie znasz już ją na pamięć. Influencerzy od dawna wspominają na każdym kroku o VPN-ach. Niestety często błędnie opisują te usługi. Frazy kluczowe, jakich używają, to prywatność, szyfrowanie klasy wojskowej, straszni ludzie w czarnych bluzach z laptopami podłączeni do publicznego Wi-Fi. Większość widzów najpewniej dowiedziała się, czym w ogóle jest VPN, po obejrzeniu reklamy, przygotowanej najczęściej przez osobę, która nie rozumie, jak technicznie działa takie rozwiązanie i po prostu czyta tekst, który dostała od kogoś z działu marketingu. Mam wrażenie, że właśnie przez to usługom VPN przypisuje się czasami równe magiczne własności. Może więc pora na krótkie wyjaśnienie, czym faktycznie są VPN-y i zaznaczam, że będę bardzo, bardzo upraszczał. Przyjrzyjmy się temu, w jaki sposób właśnie oglądasz ten film. Twój komputer prosi dostawcę internetu, żeby połączyć się z YouTube'em. Połączenie jest nawiązywane, a serwis w odpowiedzi zwraca filmik. Dostawca internetu wie, że łączysz się z YouTube'em, ale nie wie, co na nim robisz, jaki film oglądasz. To jest na marginesie wszystko, dzięki temu całemu szyfrowaniu klasy wojskowej, czy tam military grade encryption, o którym ciągle mówią w reklamach VPN-ów. W rzeczywistości używasz go w tym momencie do obejrzenia tego filmu. To jest dokładnie ten sam standard szyfrowania. Czyli tak, dostawca internetu wie, że łączysz się z YouTube'em, ale nie wie, co na nim robisz, a z kolei YouTube zna adres przypisany do twojego komputera, żeby wiedział, do kogo wysłać ten film. A co takiego robi VPN? Tego typu serwis stawia się między dostawcą internetu i YouTube'em i zbiera wszystkie dane, wszystkie połączenia wychodzące, przychodzące na twoje urządzenie. W ten sposób dostawca internetu oraz YouTube widzą tylko, że ktoś korzysta z VPN-a. Mam nadzieję, że rozumiesz, o co chodzi, ale żeby mieć pewność, bo to naprawdę ważne, powtórzę jeszcze raz. VPN stoi między tobą a wszystkimi serwisami, z którymi łączysz się przez internet. Jedyną różnicą jest miejsce, do którego wysyłasz te dane. Zostawiasz ich dokładnie tyle samo, niezależnie czy korzystasz z VPN-a, czy nie. Kiedy korzystasz z VPN-a, zostawiasz w internecie dokładnie tyle samo danych, co wszyscy inni. Jedyną różnicą jest miejsce, do którego wysyłasz te dane. W tym przypadku dostawca VPN-a gromadzi wszystkie dane, o których przed chwilą wspomniałem, czyli adres, z którym się łączysz oraz twój adres. Dlatego każdy dostawca dwoi się i troi, żeby przekonać klientów, że nie zapisuje tak zwanych logów, czyli mówiąc po komputerowemu, rejestru aktywności użytkowników. Czyli cały sens korzystania z VPN-a, przynajmniej na polu prywatności, opiera się na bezwzględnym i w gruncie rzeczy nieweryfikowalnym zaufaniu, że dostawca VPN-a nie będzie sprzedawał twoich danych. I oczywiście można robić audyty, zewnętrzne testy itd., itd. Natomiast zbieranie tych danych nie jest zbyt trudne w implementacji, a ich ukrycie nie jest szczególnie trudne. Koniec końców użytkownik VPN-a musi po prostu zaufać dostawcy i zaufanie to tutaj słowo klucz, bo w ten sposób dochodzimy do wniosku, że produktem nie jest tutaj super aplikacja, szybka i rozbudowana infrastruktura czy cokolwiek podobnego. Produktem jest tutaj uczucie, poczucie zaufania. Wspominałem już o youtuberach i żeby było jasne, nie chcę obarczać ich jakąś szczególną winą. Najpewniej większość z nich nie ma po prostu kompetencji, żeby znać technikalia usługi, którą sprzedają. A na pozór VPN-y przez potentną narrację kreowaną w działach marketingu różnych firm można uwierzyć w dobroć takich sieci. Pamiętacie Cape Technologies?
Twierdzą, że firma zupełnie się zmieniła od czasów tworzenia SDK do złośliwego oprogramowania. Ich program, o którym już wspominałem, Reimage, skanował komputery i raportował nieistniejące dziury bezpieczeństwa, żeby wystraszyć użytkowników i sprzedać im rozwiązanie, czyli antywirusa. Mam wrażenie, że VPN działają dokładnie tak samo. To trochę taki malware wgrywany prosto do twojej głowy. Najpierw osoby, do których mnóstwo ludzi ma zaufanie, czyli no w dzisiejszych czasach influencerzy, wywołują strach przed zwykłymi czynnościami w internecie, a potem oferują rozwiązanie w postaci VPN-a. Schemat działania jest dokładnie taki sam. I tutaj koło się zamyka. Teraz ja spróbuję je przerwać, bo problem jest taki, że adresy IP, które chroni albo chroniłby dobry VPN, to tylko czubek góry lodowej śledzenia w internecie. I nawet jeśli korzystasz z najlepszego VPN-a na świecie, który na 100% nie prowadzi rejestru połączeń, stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne, żeby nie dało się pozyskać dodatkowych danych, metadanych o twoim użytkowaniu, i tak YouTube, z którego pewnie korzystasz, wytworzył już odcisk palca twojej przeglądarki. Jeżeli jesteś zalogowany, to i tak ma o tobie mnóstwo danych, a jeżeli oglądasz przez aplikację na telefonie, to jeszcze lepiej, bo tworzony jest odcisk palca całego twojego urządzenia, żeby lepiej śledzić twoją aktywność w praktycznie każdej aplikacji. I dzieje się to niezależnie od tego, czy masz VPN-a, czy go nie masz. Z punktu widzenia chociażby Google'a, zbieranie adresów IP nie jest szczególnie istotne. Twój adres IP zmienia się, kiedy łączysz się z innym Wi-Fi lub kiedy łączysz się z internetem przez komórkę. Adres może zmieniać się co kilka minut, szczególnie jeżeli się przemieszczasz. Twój adres może być stały, jeżeli na przykład korzystasz z jednego Wi-Fi w domu. W każdym razie taki identyfikator nie ma szczególnego znaczenia. Odcisk palca przeglądarki, odcisk palca urządzenia, numer telefonu, adres e-mail. Wszystkie te identyfikatory są bardziej skuteczne i zmieniają się znacznie rzadziej niż adres IP. Są znacznie bardziej precyzyjne w tym, kogo identyfikują. Więcej, z punktu widzenia organizacji szpiegowskich, takich jak CIA, VPN-y są wręcz idealne. Tak jak mówiłem wcześniej, kupując VPN-a zostawiasz w sieci dokładnie tyle samo danych, zmieniasz tylko osobę, której je przekazujesz. Więc jeżeli chcesz szpiegować daną populację, a popularna staje się usługa, dzięki której ludzie chcą mi zapłacić za wysyłanie na mój komputer całego swojego ruchu sieciowego, całej swojej komunikacji z internetem, to będę chciał stworzyć fałszywą usługę VPN, usługę, która jest stworzona tylko i wyłącznie po to, żeby zbierać, kolekcjonować jak najwięcej informacji o użytkownikach, bo to jest specjalna grupa, to jest grupa, która jest skłonna dokonywać regularnych płatności za domniemaną ochronę danych. Jeżeli chodzi o samą w sobie prywatność, to chyba już wszystko. Wracając do historii z początku, wiesz, w jaki sposób bohaterowie pokonali klauna, ich potwora? Przestali się go bać. Dosłownie mówili, nie boję się ciebie, nie boję się ciebie. A klaun kurczył się coraz bardziej do momentu, w którym zniknął zupełnie. I nie chodzi mi w tej historii o to, żeby nie bać się zupełnie niczego. Istnieją prawdziwe zagrożenia, zresztą widzowie tego kanału pewnie są tego dobitnie świadomi. Natomiast marketing, który prowadzą konkretnie VPN-y, wydaje mi się szczególnie nieuczciwy i balansujący bardzo na granicy prawdy, a czystego fałszu. Natomiast faktycznym zastosowaniem takiego VPN-a może być chociażby oglądanie treści, które nie są dostępne w naszym kraju, chociaż tutaj muszę powiedzieć od razu, że istnieją listy VPN-ów, czy listy adresów, z których korzystają VPN-y, są publicznie dostępne, można je sobie pobrać i jako dostawca takiego serwisu, chociażby Netflix czy HBO, korzystają z tych list, żeby blokować ludzi, którzy korzystają z VPN-ów. I w moich testach to działa dosyć skutecznie, to znaczy nie zawsze, z reguły te popularniejsze VPN-y po prostu nie dają dostępu do zagranicznych treści na popularnych stronach. Ale w każdym razie, jeżeli twierdzisz, że VPN jest tobie zupełnie niezbędny, to może nie będę wymieniać z nazwy, jaki wybrać, bo byłoby to, mam wrażenie, zupełnie nieuczciwe w tym filmie, więc wymienię po prostu cechy, jakie taki VPN powinien mieć. I zdaję sobie sprawę, że większość VPN-ów w ogóle takich cech nie ma, natomiast istnieją takie, które spełniają wszystkie warunki. Po pierwsze,
Anonimowa rejestracja, VPN nie powinien chcieć od ciebie żadnych identyfikatorów, nie powinien chcieć od ciebie nawet adresu e-mail, powinien wygenerować ci losową nazwę użytkownika i tego powinieneś używać do logowania. Druga rzecz, anonimowa płatność. Na nic się nie zda anonimowa rejestracja, jeżeli przy płaceniu zostawisz wszystkie swoje dane przez swój bank. Jedyne tak naprawdę metody anonimowej płatności to w ogóle nie jest Bitcoin, może to wymaga oddzielnego filmu. To jest kolejna technologia, której ludzie przypisują mnóstwo magicznych wartości, czy tam własności, ale w każdym razie anonimową płatność możesz wykonać tak naprawdę dwoma sposobami, wysyłając pieniądze, gotówkę po prostu pocztą oraz korzystając z kryptowaluty Monero. Nie jest to najwygodniejsze, natomiast to są jedyne sposoby, jakie zapewnią faktyczną anonimowość. Kolejny element to wolne oprogramowanie. Aplikacja takiego VPN-a powinna mieć otwarty i wolny kod źródłowy i nie zawierać w sobie żadnych trackerów, co zawierają bardzo często różne popularne serwisy VPN. Oraz brak nadtrendnego marketingu, to znaczy nie powinieneś widzieć reklamy tego VPN-a dosłownie wszędzie, tak? Nie powinieneś być ciągle naganiany na korzystanie z tego VPN-a, bo inaczej zostaniesz zhakowany albo będą cię źli ludzie podglądać w publicznym Wi-Fi czy tego typu kwestie. W każdym razie zdaję sobie sprawę, że dużo tutaj upraszczałem i z pewnością nie powiedziałem o wszystkim. Zapraszam więc do sekcji komentarzy, żeby wytknąć mi wszelkie możliwe rzeczy, o których nie wspomniałem i może zadacie jakieś pytania. Z chęcią na nie podpowiadam. Dzięki za oglądanie. Cześć.